pas mistrza świata TWBA w kategorii super średniej, pas, którego posiadaczem jest obecnie Piotr Wilczewski, z tyłu oczywiście koczący Andrzej Mitruk. Panie i panowie, przed państwem aktualny mistrz International WWF-u, mistrz świata TWBA Italy oraz międzynarodowy mistrz Polski Piotr Wilczewski! Brawo! Reprezentant, no ale z kolei więcej porażek na jego koncie. Także kilka pojedynków nierozstrzygniętych. Poruszanie się w ringu rywala. Teraz ustawił go w narożniku. Seria ciosów. Gdzieś tam bite bez przekonania specjalnego na wysokość tułowia Wilczewskiego. Chcielibyśmy zobaczyć jeszcze raz powtórkę tej całej sytuacji. Nieprawie prosty. Pena dostał na samą szczękę. Tutaj mamy w powtórce. Tak. A możesz się pochwalić? Dla nas to chyba dobrze, że zmienił się rywal. No bo Carlo dzisiaj zmusił cię do naprawdę fajnego, dobrego występu, dobrego boksu, konsekwentnego. Tak, później to macie, nie wyczuwałem dystansu, ale ja sparowałem cały spod zawodnika leworęcznego, pod Mike'u, czyli to praktycznie 3 dni przed tym nagle sobie wysłał maila. Nie, no ja nikogo nie winię, nie? Ale... Bywa. Czy nie będzie boksował. I znalazł się Carlo, bo tam chyba miał mieć walkę, czy miał niedawno walkę i powiedział, że oczywiście bierze na walkę. I automatycznie wszystko się zmienia, cała technika, cała taktyka, trening, sparing partnerzy, ja sparowałem tylko z Mike'u Dami. Bo dla niego to też wyzwanie, jednak wyższa kategoria, także jak najbardziej chyba brawa, że się zdecydował, no bo też wiedział, że nie walczy z jakimś kelnerem, tylko z Wilkiem. Oczywiście, widać było to w pierwszym etapie walki, mnie wyprzedzał, był szybszy. Ja nie mogłem wyczuć dystansu, wiedziałem, że będzie wyczuwał w prawą stronę, próbowałem go zachodzić, ale ja cały czas trenowałem zejście w lewo na Mike'u tutaj i nagle mówię, czego ja nie mogę go znaleźć, nie mogłem wyczuć tego dystansu. No teraz na pewno jest jedna z przyczyn, że cały czas parowałem z Mike'u i trenowałem pod Mike'u, a to nagle z drugą stronę. Masz taki trenerski głos w tobie, widzę, że widziałam na różniku z Andrzejem Mitrukiem, że już to takie były wymiany, chyba nie do końca zawodnik, trener, jako trener też, zgadza się? Tak, trener wie, że jakiś tam potencjał posiadam. Zawodniczy z trenerskim.